Cześć, z tej strony Zeus. Witam w rozkminie taktycznej. Dzisiaj skupimy się na formie SK, a właściwie skupimy się na jednej mapie, na mapie Demiraż. I jakie aktu po ostatnich dwóch eventach SK prezentowało tam formę. Jak widać, niezbyt dobrą. Przegrali i na Greyhound, i na Tailu, i na Mausport. Wszystkie te tak naprawdę przegrane były spowodowane dosyć kiepską postawą po stronie Tero. No i w sumie to postaram się zanalizować, dlaczego to tak wyszło, dlaczego nie wychodziło i nie udawało się wygrywać rund po stronie terrorystów. Bo tak jak widać, po stronie CT mamy tutaj wynik akurat 10-5 przeciwko Tailu, 6-9, 9-6 przeciwko Greyhound. Więc też to nie jest zły wynik. Jednak jak widać po stronie Tero mamy 4 rundy na 15 zdobyte przeciwko Greyhound. Przeciwko Tailu mamy zaledwie 5 wygranych rund. No i przeciwko Mausports mamy zaledwie 2 na 15 rund. Co jest naprawdę bardzo słabym wynikiem. Tak więc zwrócę uwagę tutaj przeciwko zawodnikom Greyhound, jak się prezentowali gracze SK i dlaczego nie wychodziły po prostu im te zagrania taktyczne po stronie terrorystów. Mamy pierwszą rundę full, mamy smoke na zajęcie wykonaniu SK, Mołotow tutaj trafiony do okna, Coldzera wybiega na shorta, lecz tak jak widać brak Mołotowa na konektorze i mamy prosty pick Falena na Falenie przez Gratis Faction i no i tak jak widzimy, już mamy utratę przewagi, mamy wyjście 2 za 1. Również umiera Coldzera od zawodnika, no również od snajpera, właśnie z konektora. No i mamy już przewagę w wykonaniu Greyhound, tak? I już mamy no ten już brak, powiedzmy, tej ilościowej przewagi, nawet równowagi. Kolejną rundą full zwrócimy uwagę na Bolca, który właściwie w tej rundzie podchodzi samodzielnie rampę bez niczej pomocy, gdzie, tak jak można zauważyć, dwie osoby są na midzie, dwie osoby są pod B, jedna pod rampą i mamy dosyć agresywne zagranie z Bolca strony. Mamy smoka na rampie, nie mamy żadnej informacji, gdzie są zawodnicy CT, on znajduje się tuż przy rampie. Tuż przy doniczkach i teraz zobaczymy, jak fantastycznie Greyhound tutaj zagrywa z flashem i mamy prosty kill i mamy znowu przewagę, odpuszczenie mida przez Greyhound, mamy trzech zawodników na bombsidzie A, no i tak naprawdę znowu mamy oddanie przewagi ze strony SK Gaming, w szczególności, że Bolts właściwie musi grać na informację, jeżeli jest pojedynczą osobą znajdującą się właśnie gdzieś tutaj w tym rejonie. Powinien gdzieś się znajdować, no mniej więcej w tym miejscu i po prostu tylko spotować, czy zawodnicy CT puszują rampę i ewentualnie można też udać się do domku, gdzie również by zdobywał tą informację, czy ewentualnie występuje push rampy, tak? W tym wypadku, no niestety śmierć tego zawodnika i mamy znowu oddanie przewagi. Zobaczmy tutaj na kolejną rundę. To będzie runda Echo, właściwie taki pół full. I zwróćmy uwagę tutaj na zachowanie graczy SK. Ponieważ oni udają się pod bombside B, to mamy jakieś przygotowane execute, zapewne będzie to odsmokowanie shorta. No i wejście po prostu na bombside B, mamy głębokie spalenie w wykonaniu Greyhound. No i podchodzi, tak, zawodnik z tyłu, celowany. Nie wiem, jest to już oddanie przewagi, tak naprawdę sprzedanie się z informacji, że są tutaj, jest tutaj... Stój, przynajmniej stój, a wydaje się, że cała drużyna, tak? No i tak jak widać, no mamy execute, gdzie zawodnicy Greyhound są tak naprawdę przygotowani już na to wejście. Spowodowane jest to właśnie tym wcześniejszym pikiem z tyłu jego. I mamy kolejną rundę, tak? Po stronie australijskiej drużyny. Kolejna runda, mamy tutaj przygotowane Coldzera, dwa flesze. Zawodnicy w ogóle nie przygotowani, że tu Coldzera może być w narożniku. Greyhound mam przewagę i już z tyłu umiera. I zwróćmy uwagę, dlaczego on w ogóle umarł. Mamy przewagę 4, mamy przewagę 4, właściwie 4, 5 versus 3. Zobaczmy, co z tyłu w tym momencie zrobił.
2 hours later. Zobaczmy na tyłego. On po prostu tutaj udaje się na mida, na rampę i wyczekuje po prostu ewentualnego pushu, tak? Koldera zdobywa dwa fragi i w tym momencie z tyłu wychodzi. Bez flesza, bez smoka, bez niczego. Oczywiście zawodnik z shorta był przygotowany na ewentualny pick mida. No i niestety, ale został spikowany i mamy teraz sytuację, gdzie cztery osoby forsują pod bombside A, nie mają tutaj tej rotacji, tak? Nie mogą sobie zrotować na mida, nie mają już tej informacji, co się dzieje pod bombside'em B, nie mają w ogóle nikogo w tym obszarze. Właściwie oddana mapa jest, no właściwie no może do tego miejsca, tak? Mapa jest oddana i nie mają kompletnej informacji. No to już ryzyko ze strony Greyhound, więcej osób ustawionych na bombside'cie A. I mamy tak naprawdę kolejną rundę, tak? Wygraną przez zawodników CT. Zwróćmy uwagę, jak w tej rundzie SK przejmuje mida. To jest dosyć ważna runda. Jak każda w sumie w wykonaniu SK, ponieważ no, nie zdobyli oni po rundzie pistoletowej na tych trzech rund, tak? Mamy Molotov nietrafiony, mamy jeden flash i brak kolejnego flasha. Jak widać, flash jedynie ląduje tutaj na tym zakręcie, tak? Ten flash ląduje tutaj. Mamy dojazd trzech zawodników CT, a brakuje flasha antypuszowego właśnie, tego, który miałby zblindować te trzy osoby pikujące rampę na midzie. Brakowało właśnie tego jednego flasha, tak? Ten jeden flash zrobiłby całą robotę. Zawodnicy SK mogliby wybiec i po prostu się z nimi strzelać z większą przewagą, tak? Bo albo zawodnicy CT byliby skierowani w tą stronę, żeby nie dostać flasha, a jeżeli by byli skierowani w tą, no to dostaliby centralnie flasha w momencie, gdy zawodnicy SK zajmowaliby mida. No i jak widać, tym razem sytuacja się znowu nie za bardzo korzystna dla SK. Mamy sytuację 4 versus 2 i ponownie przegrana runda. Fair, tak jak w poprzedniej rundzie, na rundę 12-12, kiedy był taki stan rywalizacji, przejmuje Underpassa i właśnie w tym momencie robi to samo, dosyć szybciej, dynamicznie, ponieważ już w minutę 35 znajduje się właściwie na midzie. No i to jest ważne zagrywka Sefera, ponieważ już wie, że jest jedna osoba na shorcie, to snajper drużyny Greyhound. No i mamy fantastyczny frag i w tym momencie warto zastopować, ponieważ mamy informację o jednym zawodnicie w sajcie na bombsite A i mamy zabitego zawodnika z shorta. To najprostszą kalkulacją jest to, że jedna osoba na bombsite B równie dobrze może być trzy osoby na bombsite A. Stale trzy osoby na bombsite A. I w tym momencie niestety tak właśnie jest, ponieważ mamy Gratis Factiona, który właśnie patrzyłby mida z AWP. Akurat Malta też miała AWP na shorcie. Zabicie tutaj tej osoby i wyczyszczenie, no właściwie tej pozycji, tak? Bo nie mamy informacji, czy to jest jakiś bait setup, ale powiedzmy, że standardowa pozycja. Mamy zabicie z shorta, czyli mamy jedną osobę na bombsite B i mamy trzech zawodników na bombsite A. Trzech zawodników na bombsite A, gdzie cztery osoby szły rampą, jedna osoba, trzy osoby szły rampą, jedna osoba w domku i jedna fair bardzo szybko się tutaj znalazł przy midzie, tak? No i tak, co dziwne, SK decyduje się na wejście na bombsite A, gdzie mamy trzech zawodników CT, które pilnują właściwie tego bombsite'u. Według mnie niezrozumiała decyzja. Ściągnięcie jednego zawodnika z shorta, super. Możemy się przegrupować, możemy coś wymyśleć. Mamy minutę 18. Ile jeszcze mamy czasu? No zbyt dużego utility nie ma. Ale i tak zobaczmy, ile mamy czasu, tak? A w tym momencie SK decyduje się na wejście na bombsite. Mamy tutaj walkę, jednak mamy przeciwko trzem zawodnikom, tak? I właśnie mamy sytuację, gdzie pozostaje tylko Fallen. Dexter akurat nie zauważa, bądź zauważa, ale nie oddaje strzału. Kolejny flash. No i mamy tak naprawdę frag i mamy sytuację 12-14, tak? Więc tak jak można zauważyć, SK dosyć, nie można powiedzieć, że niefortunnie, po prostu podejmuje dosyć słabe decyzje. Pomimo przewagi, akurat w tej rundzie dosyć krótkiej, ale jednak przewagi,
Super byłoby, jakby Fer przetrwał jednak w tym konektorze, tak? Jakby tutaj w tym konektorze Fer dalej miał kontrolę, by mógł się gdzieś schować za skrzynkę, czy po tej, czy po tej, czy po tej stronie. Niestety, no od razu dostaje tak naprawdę głowę od zawodnika pilnującego tutaj stojącego, dziś przypalącej. Ale to i tak nie zmienia faktu, dlaczego zawodnicy SK tak bardzo forsują i chcą wejść na ten bomb fade up, mimo śmierci zawodnika na shorcie. Wiadomo, ta rotacja pod bomb fade B dosyć długa, jednak mamy przewagę, mamy sytuację, no może nawet nie przewagę, ale równowagi. 4 versus 4, a zawodnicy CT jednak w momencie, gdy jest równowaga w mniejszej ilości niż 5 versus 5, no to nie są na uprzywilejowanej pozycji, ponieważ muszą odpuścić jakąś z pozycji, bądź kryć ją pojedynczo, tak? Czyli załóżmy, zostawiam dwóch zawodników na A, dwóch zawodników na B i mamy odpuszczonego mida, tak? Albo zawodnika jednego na tutaj, jednego gdzieś w oknie i dwóch na bombsite A. Również mogło być takie ustawienie, właściwie takie było w tym momencie, kiedy wchodziło SK na bombsite A. Bo został tutaj właśnie zabity zawodnik CT. No i to jest to ryzyko, żebyś wchodzili na przykład na pojedynczą osobę na mida, bądź na pojedynczą osobę na bombsite B, tak? No niestety, złe decyzje SK. Myślę, że to nie jest spowodowane tym, że Fallen źle igluje, czy to akurat Coldzera przejął tą rolę. To są po prostu dopieszczenie sytuacji i zrozumienie tak naprawdę aktualnej sytuacji, akurat złe kole. No niestety kompletnie akurat nie wychodzi ostatnio SK gra na Mirażu. Możliwe, że w przyszłości się im to poprawi. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie dwa turnieje i dosyć szybkie odpadnięcia z turniejów. Tak więc zobaczymy, co się wydarzy w przyszłości. Dziękuję za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że Wam się coś takiego spodobało. Może częściej coś podobnego będę tworzył. Zapraszam do subskrypcji kanału, do polajkowania fanpage'a i w sumie to było wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.